Takiej manifestacji na ulicach Słupska nie było od 1998 roku, gdy zginął młody kibic. Teraz tysiące osób protestuje przeciwko partii rządzącej, przeciwko PiS. Skandowali nie tylko przeciwnicy zaostrzenia prawa aborcyjnego. Fala protestów zalała cały kraj. Również w Słupsku od piątku odbywają się cykliczne manifestacje przy siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo było to kilkaset osób. W niedzielę protestujących na ulicach miasta były już tysiące. Wśród nich wiele młodych osób. Jesteś bardzo młodym chłopakiem. Przyszedłeś tutaj protestować przeciwko... czemu właśnie? Przeciwko rządowi PiSu. Musimy rodzić dzieci, które nie powinny się tak naprawdę. Nam nie chodzi o jakieś morderstwa dzieci, nam chodzi o to, żeby miały wybór. Słupszczanie na niedzielną manifestację umawiali się w mediach społecznościowych. Pod ratusz na godzinę 18 przyszły tysiące osób. Dotarli też zmotoryzowani mieszkańcy Słupska, którzy swoimi samochodami blokowali ulicę w pobliżu Placu Zwycięstwa. Tłum, blokując ulicę Deotymy i Jana Pawła II, przeszedł pod siedzibę słupskiego PiS. Zablokowane zostało skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Zamkowej, Lutosławskiego i Prostej. Tłum skandował hasła przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i jego prezesowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie brakowało słów niecenzuralnych i mocnych. Nie wasz PiS! Nie wasz PiS! Nie wasz PiS! Protestujący zatrzymywali pojazdy. Kierowcy co jakiś czas byli przepuszczani. Gdy okazywali solidarność z protestującymi, było to witane oklaskami. Jest to bardzo budujące i mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. To są tysiące osób. Tysiące? Proszę pana, za parę dni mam nadzieję, że tu do Słupska przyjedzie jeszcze więcej ludzi. Następnie uczestnicy manifestacji przeszli ulicami miasta, m.in. Partyzantów, Armii Krajowej, przez Stary Rynek, Grodzką, Sienkiewicza i Tuwima. Słupszczanie, podobnie jak mieszkańcy innych miast, wyszli na ulicę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niezgodny z konstytucją zapis o dopuszczeniu aborcji w przypadku poważnych wad płodu. Chciałabym, żebyśmy to my decydowały o tym, czy możemy urodzić, czy chcemy urodzić w ogóle. Jeśli miałyśmy wcześniej takie prawa, dlaczego nam ktoś je odbiera? Ja mam dwie córki, ja już nie urodzę, ale ja mam dwie córki i chciałabym, żeby one decydowały. Znów stanęliśmy w ogonie, czy inaczej, zeszliśmy do tej grupy niechlubnych państw, które niestety uprzedmiotowiły kobietę. 100%. Co powiedziała Kaja Godek wczoraj? Powiedziała, że następnym krokiem będzie wniosek o to, żeby zabronić ciąży z gwałtu i z gwałtu kazirodczego. To jest skandal! To orzeczenie to nie jest wyrok wydany przez nie Trybunał Konstytucyjny i nie przez sędziego. Przez zwykłego dublera, to jest zwykły teatr. W związku z czym nie można uznać, że jest to w jakikolwiek sposób orzeczenie wiążące. Nie będziemy go respektować. W protestach udział biorą nie tylko kobiety. Manifestacje są przejawem niezadowolenia społecznego w wielu aspektach, nie tylko zaostrzenia prawa aborcyjnego. Co pan sądzi o akcji w Słupsku? Dobra, ona się dopiero zaczyna, ale ludzi przybywa systematycznie. No, to jest bardzo dobry ruch obywatelski i trzeba takie akcje wspierać. W trakcie spontanicznego marszu ulicami miasta, a także podczas manifestacji w piątek i sobotę było spokojnie. Działania policji ograniczyły się do wezwań o zachowanie bezpiecznego dystansu, a następnie do zabezpieczenia ruchu. Funkcjonariusze słupskiej komendy od piątku czuwają nad bezpieczeństwem protestujących. Dbamy o to, żeby nie dochodziło do zakłóceń porządku publicznego, żeby nie dochodziło do popełniania przestępstw i wykroczeń. Zwracamy uwagę na przestrzeganie przepisów sanitarnych. Po kilku dniach protestu okazuje się, że mieszkańcy Słupska są bardzo zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o zachowanie zgodne z prawem. My nie mamy większych uwag, nie odnotowaliśmy żadnych poważnych zdarzeń i liczymy na to, że tak będzie do końca protestów.
Na razie do protestujących w Słupsku nie wyszedł nikt z przedstawicieli lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Część działaczy partii rządzącej krytykowała manifestacje w mediach społecznościowych. Podobne manifestacje odbywają się od piątku w całym kraju. Uczestnicy zapowiadają kolejne, także w Słupsku.